Zastanawiałeś się kiedyś, jakie dane na Twój temat są zgromadzone w Google i jak poprawić swoją prywatność jako użytkownik wyszukiwarki? W tym filmie pokażę Ci, jak to zrobić. Ekosystem Google'a jest bardzo rozległy. To nie tylko wyszukiwarka, ale też YouTube, Gmail, Chrome, dokumenty, mapy i szereg innych aplikacji. Jeśli z nich korzystasz i jesteś zalogowany na swoim koncie google'owskim, internetowy gigant z pewnością zebrał na Twój temat trochę interesujących danych. Przejdźmy teraz do ekranu, gdzie pokażę Ci, jak to wszystko sprawdzić. Wejdź sobie na stronę MyAccount.google.com i zaloguj się na swoje konto, chyba że już jesteś zalogowany. Następnie z lewego menu wybierz pozycję Dane i prywatność i tutaj znajdź link Moje Centrum reklam. To właśnie w tym miejscu znajdują się najważniejsze informacje na Twój temat, które Google ustaliło na podstawie historii wyszukiwania, lokalizacji i pozostałych danych. Zajrzyj tam i sprawdź, czy rzeczywiście te dane pokrywają się z rzeczywistością, ponieważ w moim przypadku na przykład trafność była na poziomie 50%. W tej zakładce na dole możesz na przykład wyłączyć śledzenie swojej aktywności w aplikacjach i internecie, historię YouTube'a czy usługi lokalizacji, zaś na górze po prawej stronie możesz wyłączyć personalizację reklam. Gdy wrócisz do zakładki Dane i prywatność, możesz tam przejrzeć rekomendacje dotyczące prywatności, wyłączyć reklamy partnerów. Sprawdzić, jakie aplikacje są połączone z Twoim kontem i ewentualnie je rozłączyć. Możesz też pobrać swoje dane lub całkowicie usunąć swoje konto. Jeśli zależy Ci na większej prywatności w przeglądaniu internetu, wyłącz sobie te opcje, które przed chwilą pokazałem. Ewentualnie korzystaj z internetu w trybie incognito swojej przeglądarki, o którym nagrałem osobną instrukcję. Jeśli ten film był dla Ciebie interesujący, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał oraz media społecznościowe. Do zobaczenia w kolejnym filmie.